dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parrot Planet. Dzisiaj was zapraszam do papuziej kuchni. Karol już krzyczy, żeby były jakieś dobre rzeczy, także szybko będziemy robić dwa rodzaje ciasteczek. Jedne z warzywami, drugie z suszonymi owocami. Serdecznie zapraszam. Wrzucimy tutaj jeszcze sobie babkę płeśnik, no i do tego trochę suszonych warzyw. Skruszymy je. Mamy tutaj marchewkę, buraka, paprykę, pomidora i ogórek. Do tego wszystkiego oczywiście dodamy sobie nasze ukochane płatki owsiane, które przez całą noc już zdążyły się pięknie nam namoczyć. Możemy je sobie odsączyć i dodać do naszej masy. Sprawdzamy, czy już się da ulepić kuleczki. Jeżeli się da, super, możemy robić ciasteczka. Jeżeli nie, możecie dodać troszeczkę więcej płatków owsianych, czy na przykład odrobinę mąki. Ciasteczka tak naprawdę możemy robić właśnie z różnego rodzaju warzyw, tak jak bataty, papryka, seler, brokuły. Jest bardzo dużo opcji i tak naprawdę możecie w ten sposób przemycać te bardziej nielubiane warzywa do diety waszych pierzastych. Nie wszystkie papugi będą nam przepadać za brokułem, ale już ciasteczka brokułowe z warzywami to będzie hit dla wielu papug. Nasze ciasteczka warzywne zaraz będziemy wrzucać do piekarnika, ale po co się ograniczać, skoro możemy jeszcze zrobić ciasteczka z suszonymi owocami. Mamy 6 papug, także u nas ciasteczka schodzą bardzo szybko. Robimy drugą wersję. Mamy nasze płatki owsiane. Dorzucamy do tego mieszankę z Vitaline Berry Mix, w której znajdziemy suszoną aronię, porzeczkę, czarny bez, jarzębinę, jagody goi, żurawinę, czyli całą masę tak naprawdę bardzo zdrowych i bardzo smacznych owoców. Jeżeli wasze papugi lubią suszone owoce albo owoce dzikie, leśne, to jak najbardziej taka mieszanka się świetnie sprawdzi do zrobienia ciasteczek. My dosypiemy jeszcze troszeczkę nasion dyni, aby zachęcić nasze pierzaki do kosztowania. Mamy jeszcze troszkę zbyt rzadką mieszankę, więc dodamy troszeczkę mąki. Oczywiście możecie dodać również banana, czy też na przykład jajko. Tutaj generalnie, jeżeli chcecie robić sobie takie domowe wypieki, to można się naprawdę pobawić, poeksperymentować i zobaczyć, co wam się najlepiej sprawdza, no i co najbardziej smakuje waszym pierzakom. Nasze ciacha do piekarnika na 180 stopni na około 15 minut. No i co? I wyciągamy potem przepyszne smakołyki dla papug. Serdecznie za oglądanie tego odcinka. Serdecznie was odsyłam do całej playlisty Papuzia Kuchnia, gdzie znajdziecie różne fajne, ciekawe przepisy dla waszych pierzastych. Serdecznie was zapraszam do dzielenia się razem. Kochanie, co tam było, Karol? Oczywiście zapraszam was również na grupę Papuziarze Projektacja Edukacja pod hashtagiem Szama. Znajdziecie ponad 200 przepisów dla swoich pierzastych. Karol poleca, także nie będę już wam przedłużać i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. Karol!